Aniu, po pierwsze dziękujemy za gościnę. Jesteśmy na terenie Monopolis, na terenie sceny Monopolis i w ogóle w fantastycznym otoczeniu, gdzie realizowane są takie wydarzenia biznesowe, jak na przykład konferencja BSS Tour Łódź IT w centrum Łodzi. Powiedz mi, jakie środowisko wy, jako deweloper tego wspaniałego obiektu, stworzyliście dla firm z branży IT? Myślę, że jednym słowem można powiedzieć, że jest to przyjazne środowisko, takie, w którym my jako użytkownicy czujemy się dobrze, no i pracownicy naszych firm czują się tutaj dobrze. Chyba o to chodziło. No, budynek typu mixed use, macie tutaj i powierzchnie biurowe, i przestrzeń taką relaksacyjną, i przestrzeń kulinarną, czyli w zasadzie można powiedzieć, że ktoś, kto tutaj trafia, może spędzać tutaj spokojnie dzień od rana do późnej nocy. Myślę, że może, chociaż nie o to nam chodzi, żeby wszyscy tutaj spędzali 24 godziny na dobę, bo myślę, że w dzisiejszych czasach wszyscy walczą o to, żeby pracownicy wracali do biur, czyli żeby trochę czasu spędzać w pracy, trochę czasu w domu, no i zachowywać ten balans, prawda, między jednym a drugim. Myślę, że Monopolis temu sprzyja, bo możemy dobrze zjeść, zakosztować kultury, ale jednak zachęcamy wszystkich, żeby do domu wracali. A skoro mowa o środowisku biurowym, to już jesteśmy na terenie zrealizowanego przez was pierwszego etapu rozwoju całego Monopolis, ale tuż za ścianą widzimy piękną rosnącą wieżę. Kiedy ją oddajecie i czym ona będzie dysponowała dla swoich potencjalnych nowych najemców? Zakończyliśmy pierwszy etap realizacji Monopolis. On polegał głównie na rewitalizacji tkanki zabytkowej i ten etap już jest zamknięty, skomercjalizowany. Drugi etap, który w tej chwili realizujemy, będzie skończony na przełomie roku 2021-2022 i to już są nowe budynki z garażem podziemnym, łącznie około 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej w najfajniejszym projekcie w Łodzi. Bardzo dziękuję. Dziękuję.